Drugim pikiem jest AP Voliber. Miała być tank karma, ale jako że nie mam, to trochę musimy to przesunąć. Ale AP Voliber też daje radę. Tutaj triple dla zwrócenia uwagi. Co prawda nie mój, ale bez mnie ta ile chuja by zrobiła, mimo tego, że jest smurfem. Miał 20 winów, 0 porażeń. Runy. Idziemy wszystko pod max leczenie. Bo bardzo szybko nakładamy konkurs pasywy. No i wydaje mi się, że najbardziej opcjonalne runy na AP Volibera. Ewentualnie jeszcze zamiast drugiego drzewka czerwonych wziąć demolisz. I tam też demolisz i leczenie, bo bardzo szybko Voliber puszuje, no jest pojebany. Zobaczycie, jego największym atutem jest to, że on puszuje. Nie sam damage, tylko push. Na linii to co? Pokujemy ze. Zmanność nie musimy martwić, mamy pierścień do rana. Napierdalamy chłopku, duel też nie boi, mamy Conqueror, mamy, jesteśmy bardzo mocni. Mimo tego, że tam się wypierdaliśmy parę razy od ganków, tak, to i tak robimy chłopku. Co dalej? Tutaj akcja, że w 10 minucie, a propos tego puszowania, biorę turę. Tutaj się sprawa wyjebałem, ale gdybym zagrał lepiej, to bym to przeżył. 16 minuta otwieram chłopą bazę. Obrażenia? Może nie wykręciłem jakichś fajnych obrażeń i nie jestem jakoś taką postacią, którą mogę robić jeden FS cała drużyna, ale... Ale to chyba nie to jest najbardziej atutem grania AP Voliberem i to prawo, czemu on ma działać. Bo zobaczcie, obrażenia tak se, ale jeśli kurwa spojrzymy na obrażenia, jakie zadałem turetom, to są obrażenia całe by drużyny tyle nie mają. To chyba tyle. Siema, zostaw suba.